Antoni, muszę ci tę historię opowiedzieć, bo byś nie uwierzył, co nas spotkało. Jadę sobie z Hanią, to jako koloszko, wiesz, na konferencję, na Polesie. No musimy znaleźć nocleg, wchodzimy do hotelu, pani mówi, no będzie problem, bo mam tylko pokoje z dwuosobowym łóżkiem. Ale nie szkodzi, no co, prześpimy się. O nie, to są tylko pokoje dla małżeństw. Co ty opowiadasz? Tak, no ja mówię, no ale co, my tu dwie dziewczyny, a jeszcze gorzej, gorzej dla par jednopłciowych, tutaj związków jednopłciowych, tym bardziej. Dwie baby w łóżku na nieszczęście. A ja się pytam, no to mówię, na jakiej podstawie? A ona mi na to, bo my tutaj teraz mamy poradnik wydany przez Ordo Iuris i on mówi o klauzuli sumienia w miejscu pracy i my go zamierzamy przestrzegać. I słuchaj, nie dało się kobiety przekonać. O, widzę, że ta klauzula sumienia, która dotyczyła tylko lekarzy, już rozłazi się po całym kraju, po wszystkich zawodach, wiesz. Bo to dotyczyło tylko tych lekarzy ginekologów, którzy wiesz, są nosicielami wartości chrześcijańskich w worach pod oczami i oni przestrzegają, nie dotkną nikogo, kto jest w ciąży. To prawda, Antoni, przecież ta ostatnia historia, niepełnosprawna 14-latka, zgwałcona przez wuja i lekarz odmawia aborcji, rób sobie dziecko, co chcesz. Niestety są bezradni, klauzula sumienia nie pozwala. Cukiernicy tortu ci nie zrobią, jak powie, że to dla pary jednopłciowej. Słuchaj, jacy oni są rozmodleni, ja sobie przypominam Karczewskiego, profesora, zresztą lekarza, który był marszałkiem, jak on pojechał do, taka anegdota jest z nim związana, pojechał do Częstochowy, stoi sobie przed tym ołtarzem i mówi, zdrowaś Mario, a z góry słyszy, choram. Więc wiesz, to są takie rzeczy, że on jest tak na przykład związany mocno z klauzulą sumienia, że on nawet nie chce na ten temat rozmawiać, bo on jest człowiekiem, który jest głębokiej wiary, a wiara determinuje wszystkie zawody, jak sama powiedziałaś, hotele, sklep spożywczy. Wszystko, całe nasze życie. Całe nasze życie. Do czego to dojdzie, Antoni? Dojdzie do tego, że nikt bez klauzuli sumienia w tym kraju niczego nie zrobi. No i popatrz, Antoni, niby mamy całą Polskę zelektryfikowaną, a tu taka ciemnota panuje.